Pośrednicy w obrocie nieruchomościami, szczególnie ci w USA, mają coraz większy problem z regulowaniem comiesięcznych zobowiązań. Praca w branży staje się coraz mniej opłacalna. Grupa OLX podpadła Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wydawca portali Otodom i OLX może zostać srogo ukarany za niewłaściwe wskazywanie źródła pochodzenia opinii o sprzedawcach. Zmiany na stanowisku ministra rozwoju i technologii póki co nic nie zmieniają. Minister nowy, ale wszystko wskazuje, że podobnie jak i stary, jedynym lekiem dla rynku nieruchomości, jaki zna, będzie dosypywanie do niego tanich pieniędzy z kolejnych rządowych programów. Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Derzikowski. Dziś jest wtorek, 19 grudnia 2023 roku, a ja zapraszam Was na wiadomości dla nieruchomości. 45% pośredników ma problem z opłaceniem tak podstawowych comiesięcznych kosztów jak czynsz. Mowa o płatnościach za listopad. To wzrost liczby pośredników, których dotknął ten kłopot, o 5% względem października i o 10% względem września. Jedną z przyczyn jest spadająca liczba miesięcznych transakcji, ale nie bez znaczenia jest też duże nasycenie rynku agentami nieruchomości. Wiadomość ta dotyczy rynku amerykańskiego, ale spowolnienie lub nawet kryzys są coraz częściej wypowiadanymi słowami również i na naszym podwórku. Czasy prosperity na rynku nieruchomości i ciągłe wzrosty cen kusiły łatwym zarobkiem. To spowodowało masowe otwieranie się nowych biur nieruchomości. Według statystyk amerykańskiego stowarzyszenia pośredników NAR na tamtejszym rynku już od 2021 roku było więcej pośredników niż nieruchomości na sprzedaż. Mimo to wysokie prowizje powodowały, że biznes nadal się opłacał. Dziś jest zupełnie inaczej. Czy polscy pośrednicy również powinni się obawiać o swoje wynagrodzenia? Niektórzy tak. Część spółek deweloperskich, jak i budowlanych, ma problemy, więc pośrednicy obsługujący rynek pierwotny powinni być bardziej ostrożni. Tą radę można dać większości pośredników obsługujących przedsiębiorców, bo to oni będą na pierwszej linii frontu walki z ewentualnym kryzysem. Gdy ci zaczną mieć problemy, to z czasem dotkną one również ich pracowników. Już dziś warto odłożyć kilka groszy i wbrew zwalniającemu rynkowi wziąć się do pracy ze zdwojoną siłą. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pan Tomasz Chrustny, wszczął postępowanie wobec grupy OLX. Oznacza to, że firma może potencjalnie zostać zobowiązana do zapłaty kary w wysokości do 10% ich rocznego obrotu. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w skład grupy wchodzą poza OLX również Otodom, Otomoto i Fixly, to może to być znaczna kwota. Za co ta kara? Za wprowadzenie w błąd konsumentów odnośnie opinii o sprzedających w serwisie OLX. Kto próbował coś sprzedać na OLX, ten w cyrku się nie śmieje. Gdy przebrniemy już przez tabuny samotnych matek, chcących dostać coś gratis i koniecznie z dowozem, bo mają chorą córkę, to pojawia się problem z opiniami. A opinie proszone są losowe osoby według klucza znanego tylko portalowi. Osoby te najczęściej nie są kupującymi, gdyż nie dokonały one transakcji ze sprzedającym. Nie jest trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym ktoś chciał taniej kupić nieruchomość, ale sprzedający nie uległ sile jego argumentów. Nie udało się kupić, to chociaż uda się wystawić sprzedawcy złą opinię i popsuć mu w ten sposób humor, jak i obniżyć szansę na znalezienie klienta. Tego typu działanie powinno być nie tylko rugowane przez portal, ale wręcz ścigane, gdyż łatwo jest je uznać za przestępstwo. To nie pierwszy raz, gdy grupa OLX ma nieco inne zdanie na temat stosowania przepisów prawa niż uczestnicy rynku. Otodom regularnie odmawia usuwania zdjęć z ogłoszeń, które są w nich zamieszczone bez zgody ich autora. Przepisy mówią, że portal powinien to uczynić niezwłocznie, gdy dowiaduje się, że treści te nie są zamieszczone zgodnie z prawem. Jednak Otodom woli najpierw zapytać o zdanie ogłoszeniodawcę, co naraża właściciela na dodatkowe straty. Znając tą praktykę, trudno życzyć właścicielowi portali szczęścia w sporze z łokikiem. Nowy minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman zapowiedział, że program Bezpieczny Kredyt 2% będzie kontynuowany. Być może znajdą w nim zmiany, ale nadal będzie można liczyć na rządowe wsparcie w zakupie mieszkania. Zgodnie z deklaracją ministra, również wakacje kredytowe mają być przedłużone. Obie zapowiedzi są dalekie od oczekiwań ekspertów wskazujących na negatywny wpływ pompowania taniego pieniądza na rynek nieruchomości. Minister nowy, ale problemy pozostają stare.
Minister co prawda zapowiedział inny program, który ma oddziaływać również na podażową stronę rynku, ale tutaj konkretów brak. Nawet jeśli zapowiadane działania się ziszczą, to kolejne miesiące destabilizowania rynku przez bezpieczny kredyt zrobią swoje. Czeka nas wzrost cen nieruchomości, a więc i pogorszenie dostępności mieszkań. Paradoksalnie może to zniechęcić część osób do zakupu mieszkań na wynajem, gdyż zwrot z takiej inwestycji będzie niewielki. Jednak nadal będzie się opłacało kupować nieruchomości tylko dla wzrostu ich wartości. Jeśli jedynym pomysłem nowej ekipy rządzącej będzie interwencyjne dosypywanie pieniędzy na rynek, to na poprawę nie ma co liczyć. Władze Warszawy zaprezentowały jakiś czas temu nową wersję miejskich map. Urząd zachwala nowoczesny wygląd i mnogość nowych funkcji. Między innymi będzie można tworzyć własne mapy oraz wygodniej obsługiwać je z urządzeń mobilnych. Niestety przy okazji nie zlikwidowano problemów z wyszukiwaniem działek na mapie. Jeśli ktoś nie wie, jak ustalić prawidłowy obręb, to ta mapa na nic mu się nie przyda. Na warszawskich mapach podczas wyszukiwania działek koniecznie trzeba podać obręb, jak i numer działki. Obręby na terenie miasta składają się z 5 cyfr oddzielonych myślnikami. W ten sposób są one prezentowane w urzędowych dokumentach, jak i w księgach wieczystych. Z nieznanych przyczyn na miejskich mapach trzeba podać obręb w formie pozbawionej myślników. Kto tego nie wie, będzie miał spory problem ze znalezieniem właściwej działki. Nazewnictwo obrębów w Warszawie ma jeszcze jedną wadę. 5 cyfr to o jedną więcej niż przyjmuje numer ewidencyjny obrębu. Ten z kolei jest częścią składową identyfikatora działki i coraz częściej również i on pojawia się na mapach czy dokumentach geodezyjnych. Rozmawiając z urzędnikiem w mieście, można posługiwać się zatem obrębem zgodnie z treścią ksiąg wieczystych, obrębem zgodnie z miejskimi mapami, jak i numerem obrębu, przy czym numer obrębu będzie zupełnie inny i nie da się go w prosty sposób ustalić. Angelo Becciu trafi na 5,5 roku do więzienia. Został on uznany winnym defraudacji i oszustw, a skazał go Watykański Sąd. Wszystko m.in. przez zakup feralnej kamienicy w Londynie. Poza pobytem w odosobnieniu kardynał ma zwrócić Watykanowi 100 milionów euro. Angelo jest najwyższym dostojnikiem kościoła, jaki kiedykolwiek został skazany przez Watykański Sąd. Warto dodać, że mowa o obecnym Watykańskim Sądzie, bo przed nim krwawe lub prawne spory o tron papieski były bardziej popularne niż celibat. Kardynał był wysoko postawionym urzędnikiem w sekretariacie stanu Stolicy Apostolskiej. Zainwestował on ponad 200 milionów euro z watykańskiej kasy w udziały w londyńskiej kamienicy. Stan prawny był skomplikowany i zmuszał do zakupu kolejnych udziałów lub sprzedaży swoich ze znaczną stratą. Transakcje postanowiono kontynuować. Po jej podsumowaniu i sprzedaży budynku okazało się, że Watykan stracił około 140 milionów euro. Wysoka strata nie jest dla Watykanu standardem. W tym przypadku inwestycja nie udała się, gdyż celem zaangażowanych w nią osób był tylko i wyłącznie własny zarobek kosztem inwestora. Pozostałe kościelne inwestycje, a przynajmniej te, o których wiemy, są najczęściej bardzo udane. Trudno stracić, gdy kupuje się z dużą bonifikatą. Nieruchomości są świetnym wyborem dla osób, które chcą zainwestować, ale nie wierzą w giełdę lub same się na niej nie znają. Niestety praktyka pokazuje, że i o nich warto mieć choć podstawową wiedzę. Przyda się ona szczególnie, gdy za cel obierze nas oszust oferujący dostęp do tanich nieruchomości. W chwili obecnej prokuratura pracuje nad kolejnymi sprawami, gdzie tłem dla nich są inwestycje w nieruchomości. Szczególnie interesujący jest przypadek z Włocławka, gdyż oszustka nie potrzebowała się specjalnie wysilać, aby zarobić ponad 1 000 000 zł. Magdalena R. obiecywała poznawanym osobom możliwość taniego zakupu mieszkań. Miały one rzekomo pochodzić od komorników. Zainteresowany musiał wpłacić jej środki. Jego udział w licytacji nie wchodził w grę. Tym miała zająć się Magdalena R. Pieniądze trafiały do jej kieszeni, a oferowane mieszkania nigdy nie były przedmiotem licytacji. Oszukani byli zwodzeni przez długi czas, że procedura przekazania im mieszkań niedługo nastąpi, ale została opóźniona z przyczyn formalnych. Oszustka posługiwała się metodami, które w oczach osoby choć raz uczestniczącej w licytacji od razu wydałyby się podejrzane. Bardziej wyrafinowany sposób na łatwy zarobek znalazła sobie nieuczciwa kobieta z Warszawy. Ta wywiązywała się z części zadań, aby potem łatwiej uzyskać od podszkodowanych większe wpłaty. W tym przypadku prokurator również rozpoczął już swoje działania. 19 grudnia o godzinie 19 odbędzie się bezpłatny webinar o nowelizacji obrotu nieruchomościami gruntowymi. Ekspertem omawiającym zmianę będzie Mateusz Kaczmarek. Zapisy poprzez stronę www.szkolenia-nieruchomości.pl/webinar.
16 stycznia szkolenie zatytułowane Grunt to zarabiać więcej realizować będzie Bielsko-Częstochowsko-Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Szczegóły, jak i bilety dostępne są na stronie www.bck.pl. Na wszystkie wydarzenia serdecznie zapraszam w imieniu swoim, jak i ich organizatorów. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości dla Nieruchomości. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.